Co ty robisz? Zabijam potwory. Mówisz, że Kary to twój faworyt. Zobaczymy, ile warte są nilfgaardzkie ogiery. Nie wezmę osobiście udziału w zawodach, ale obstawię zwycięzcę. Moim zdaniem wygra siwa klacz. W takim razie ja spróbuję swoich sił na gniadym zerrikańczyku. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Nie wiem, którego wybrałam. Oj, przepraszam. Jak słyszycie te dźwięki, to moje krzesełko, które służy jako podnóżek. Wszyscy gotowi? Hej! Dalej idź mi nie! Pokaż, na co cię stać! Musi wierzchowiec czasami odpoczywać, wiesz o tym? Bo jak go zajadę, to będzie piździec. Nie oszczędzaj rumaka! Nie ma. Dalej idź mi nie! Pokaż, na co cię stać! Co jest, kuźwa? Właśnie no to jest najgorsze, że czasami te konie tak nic dupy sobie stają. Właśnie rzęsa mnie zaswędziła. Znaczy brewia. Wygrałam. Co za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. Wyśmienity wyścigowe siodło. No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiu-bziu. Czyżby dupler? Czekaj, co tam jest? Klapy dla konia. Miałam nawet wyścigowe siodło i o tym nie wiedziałam. Pewnie wygrałam teraz w wyścigu. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi, Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we Flotsam, przecinając stryczek strzałem z łuku? Słucham? Jaskier by nawet... Zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewasz, mistrz słuczeństwa? No opowiada jakiś głupo do tej dziewczyny. Nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Dać, że Jaskier taki nie, jest, taki... Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca.
wiedział, że będą truskawki. Takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię. Ale potem już się nie widzieliśmy. Niezły z niego kawalerz. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Uda mi się wskoczyć? Nie. Czekajcie, bo dostałam jakieś punkty. Strumień ognia. Nie no. To tu. To tu. Więcej nie mam, co? A, tak parę centymetrów w górę i by wszedł. That's true. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania. A więc ruszajmy. So, let's go. Brakuje mi jeszcze jednego monitora. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. Już jest jakoś tam... Marabello. By było stanowczo za wysoko skakać. Przepraszam, szukam Marabelli.
to ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdzie. Czemu? Bo szczur go ugryzł i dostał gorączki. A w co go ugryzł? Bardzo go boli? Umrze? Od szczurów się nie umiera, głupia. Umiera się! Kiedyś widziałam, jak łowca żarownic powiedział do jednego pana: ty szczurze! A potem go zabił. Kłamiesz! Koniec na dzisiaj. Zabierzcie swoje rzeczy i do domów. Do widzenia! Ciekawe, czy szczurołap wyzdrowieje. Pewno nie. Tak? La, 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 skąd wiesz? Mama mówi, że jak biedaka choćby kaszel dopadnie, to tak jakby już zdrowie legał. Musi z wojny wraca. Niestety nie. Musi z wojny wraca. Nie chcę z tobą rozmawiać. O Jezu. Rozmawiajmy z całą tą Marabellą. O co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił. Więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Dzięki za pomoc. Nic się nie dowiedziałam.
Nie wiem nawet, czy można jakikolwiek klucz zdobyć do tej babki. A muszę z nią pogadać, jest mi potrzebna. No dalej, nie wstydź się. U mnie znajdziesz wszystko. Witaj, mizeroto! Świnia. Dziękujemy. Wiedźmina nie poszukujemy. Może nam przynieść zwycięstwo. Pamiętajcie, ludzie. Jeden niewierny potrafi uczynić więcej zła, niż tysiące wiernych dobra. Kurczę, nie wiem, jak się do niej dostać. Villatre. Ratujmy nasz ukochany Nowigrad. Nasze wolne miasto. Czarowniki, mutanty, bluźniercy, koboldy. Pfu!
Yennefer, nie Ginefer. Co, Chopie.
Udało mi się. Akurat u jednego youtubera sprawdziłam, że on zaszedł od tyłu i przez przypadek trafił właśnie na tą kobietę. To jest właśnie ta, której poszukujemy. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwić raczy. Zajebiście, że wyłączyłam dla was dźwięki, nie usłyszeliście, ale się nagrało wam. Tam kobieta, którą widzieliście, to właśnie była ta Roza, której poszukiwaliśmy. I udało się ją po prostu odnaleźć. A wyłączyłam dźwięk dlatego, że korzystałam z YouTube'a, bo nie potrafiłam znaleźć tego drewniany miecz. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Okej. Oj. Nie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się tu dostałeś? Czy ja mam omamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki. Jasne. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Siostra. Czyli ta dziewczyna, która była na zewnątrz, była jej siostrą. No dalej. Na pewno. Ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Tak myślałam, że to są bliźniaczki. Relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił.
No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Mistrzu. Mam nadzieję, że tym razem ich nie pomyla. Spotkaj się z Zoltanem, czyli z tym Karłem. Znasz Mengego? Jak nie znasz, to na pewno poznasz. Czy ja wiem, nie bardzo jest to osoba, którą bym chciała poznać. Zbieram tu tyle książek, które w ogóle nie są mi potrzebne do niczego. Ale można to zbierać, tak? Wtedy jakoś tak mogę to sprzedać czy coś. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Chodź tu, łatka. Pani każdego konia nazywa tak samo. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Cieszę się bardzo. Musiałabym pomyśleć na nową zbroję, tylko teraz tak się zastanawiam, czy na przykład iść fabułą, czy skupić się teraz bardziej na misjach pobocznych. Chciałabym najpierw fabułę skończyć, wiecie, te najważniejsze, a później bawić się w te misje poboczne, tylko tutaj nie wiem, jak jest tak dziwnie, że niektóre misje są na tak głupio wysokim poziomie, że to już w ogóle strach jest. Dobra, tu już się do niej pobiegnę, no.
do niego. Tęskniłaś za Zoltanem, staruszko? Jakże to nawet wody nie wypiłaś? No, toś tak. A powtórz. Dziwny ten Zoltan. No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sobą nie zrobisz. Zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w Gwinta. No, ale przecież mieliśmy gadać o jastrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się u żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na babę. Kurwik, no. Nie ma co żyć zaprzeczać. No, to na co czekasz? Zamieniam się w smug. Lubił kobiety. Nie widziały jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. Kimże jest Priscilla? Trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna to prawda. Naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. Rzeczy.